Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, wszystkich telewizów i radiosłuchaczy w studiu rozmów niedokończonych w ten sobotni wieczór. Witaj i pozdrawia ojciec Wacław Zyskowski i już na wstępie pragnę gorąco przeprosić się za problemy techniczne, które uniemożliwiły nam wejście o czasie za pierwszym razem, ale miejmy nadzieję, że wszystko już będzie przebiegało bez problemów. Wyzwania geopolityczne dla Polski w 2024 roku. Ten temat podejmujemy dziś w rozmowach niedokończonych, a podejmujemy go z naszymi gośćmi w studio, którymi są pan Jan Dziedziczak, poseł, były wiceminister spraw zagranicznych, były pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Szczęść Boże. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Oraz pan Marcin Przydacz, poseł, były wiceminister spraw zagranicznych, były szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym rozpocząć od pytania, bo patrzymy na rok 2024. Wiemy, że po 13 grudnia 2023 roku nastąpiło na scenie polskiej polityki pęknięcie, rozdział. Do tej pory mieliśmy 8 lat, kiedy ten tandem prezydent i premier, czy prezydent i rząd szeroko rozumiany, jechały w jednym tempie, możemy powiedzieć, w jednym kierunku. Po 13 grudnia ten, no, ciężko to nazwać tandemem, bo każdy idzie w inną stronę, można by powiedzieć. Jeżeli patrzymy na politykę zagraniczną, na geopolitykę, to jak teraz panowie patrzą na tę rzeczywistość? Czyli z jednej strony geopolityka, polityka zagraniczna, którą prowadzi prezydent, którą prowadzi Kancelaria Prezydenta, a z drugiej strony geopolityka, którą prowadzi Kancelaria Premiera, czy rząd, patrząc już tak szerzej? Ojcze, sytuacja jest oczywiście skomplikowana od samego początku, od tego zapisu w Konstytucji, który z jednej strony daje uprawnienia Radzie Ministrów rządowi, ale z drugiej strony daje także szerokie uprawnienia i mandat do prowadzenia polityki prezydentowi Rzeczypospolitej. Rzeczywiście przez ostatnie 8 lat mieliśmy okres bardzo zgodnych rządów. Z jednej strony Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Kancelarią Prezydenta. Wobec tych wszystkich wyzwań, jakie spotykały Polskę, to było bardzo pożądane, aby rzeczywiście te dwa ze sobą urzędy jak najlepiej współpracowały. Od grudnia zeszłego roku, mimo faktu, że tych wyzwań nie brakuje, a wręcz one rosną, mam wrażenie, że zwłaszcza strona rządowa, rządzący Kancelarią Premiera, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, postanowili niejako wprząc politykę zagraniczną w wewnętrzne spory, po to, aby budować jakieś linie napięcia, aby budować swoje własne być może poparcie, niestety ze szkodą dla naszego interesu, dla naszego też bezpieczeństwa. Popatrzmy na to, co się stało po wizycie wspólnej prezydenta i premiera w Waszyngtonie. Moim zdaniem dobra bardzo wizyta. Prezydent i premier rozmawiali tam wspólnie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Prezydent został jeszcze dłużej, rozmawiał jeszcze z innymi przedstawicielami administracji, ale po powrocie premier Donald Tusk stwierdził, że jego zaplecze polityczne nie jest w stanie zaakceptować takiej zgodnej polityki z prezydentem i wywołał kryzys dotyczący ambasadorów, prawda? Gdzie konstytucja w sposób jasny mówi, że wszystkie trzy instytucje muszą się podpisać pod danym nazwiskiem. Więc to są takie niebezpieczne zabawy bardzo ważnymi, istotnymi sprawami i chęć właśnie realizacji swojej agendy politycznej, wewnętrznej kosztem tych spraw międzynarodowych. A pan prezydent Andrzej Duda w moim przekonaniu kontynuuje tutaj swoją politykę, daje pełną ciągłość tej polityki. Z jednej strony odstraszania czy odpychania Rosji, bo przecież my w żaden sposób nie chcemy mieć jakiejkolwiek wojny, jakiejkolwiek interakcji z Rosją. My chcemy być bezpieczni i odstraszać Rosję, wysyłając sygnał, nawet nie próbujcie z nami w jakikolwiek sposób zaczynać, bo my jesteśmy silni, przygotowani, mamy dobrych sojuszników, nie róbcie nic złego. Tak wysyłałbym taki sygnał do Rosji. Z drugiej strony pogłębiona
relacja ze Stanami Zjednoczonymi, to pan prezydent realizował przez ostatnie lata, no i też podmiotowa, suwerenna polityka wobec państw zachodniej Europy. My nie jesteśmy tylko terytorium, na którym ktoś może robić sobie co chce, my jesteśmy suwerennym państwem i ten głos Polski powinien być słyszany. Rząd ma w moim przekonaniu nieco inne podejście, mówiąc najbardziej dyplomatycznie, do tej polityki europejskiej. Bardzo głęboko wpatruje się w te głosy, czy wsłuchuje się w głosy płynące z Berlina, z Brukseli, próbuje odczytać i realizować tą politykę tak, jak ona jest tam kreowana, a nie tak, jak zawsze powinno się robić, czyli patrząc na swój własny polski interes. No właśnie, 8 ostatnich lat to była polityka, która pokazywała bardzo mocno, przynajmniej tak to odczytywaliśmy, która pokazywała bardzo mocno, jaka jest pozycja Polski, jaka jest rola Polski, jakie jest też stanowisko Polski w wielu kwestiach. Ale z drugiej strony słyszeliśmy od ówczesnej opozycji, dzisiaj obozu rządzącego, o tym, że Polska na arenie międzynarodowej się nie liczy, że Polska na arenie międzynarodowej w ogóle jest nie brana pod uwagę, że jej pozycja jest bardzo znikoma, że tak naprawdę nikt na poważnie nie traktuje naszej ojczyzny. To jak rzeczywiście było? Było tak, że Polska rosła w siłę, że liczono się z naszym krajem. Takie były fakty. To, że na przykład w niemieckich mediach opisywano inaczej, że Polska w zasadzie już się skompromitowała, że populistyczno-nacjonalistyczno-katolicki reżim w Polsce, tak nazywano nasz rząd, tutaj prowadzi Polskę, a tym samym całą Unię do jakiejś kryzysowej sytuacji, no to opisywały niemieckie media, ale niemieckie media charakteryzują się tym, że są lojalne wobec niemieckiego rządu i przedstawiały perspektywę niemiecką. A jeżeli my lokalnie w wielu elementach, to nie jest żaden wyjątek, tak jest wśród sąsiadów, rywalizujemy z Niemcami, no to to, że Niemcom nie podobał się rząd w Warszawie, to tylko dobrze o tym rządzie świadczyło. Naszym wyzwaniem ze wschodu i z zachodu jest, gdybyśmy mieli to bardzo uprościć, utrzymanie polskiej niepodległości i doprowadzanie do tego, żeby Polska się rozwijała. Ze wschodu mamy, o tym już mówił pan minister Przydacz, agresywny imperializm rosyjski. Pułkownik KGB Władimir Putin kiedyś stwierdził, że największą jego traumą w XX wieku było to, że Związek Sowiecki się rozpadł. Ten potworny twór, który kosztował najwięcej istnień ludzkich w dziejach ludzkości, rozpadł się. Pułkownik KGB uznaje, że jest to największe nieszczęście, jakie spotkało jego osobiście i Rosję. No i robi wszystko, aby ten imperializm odbudować. Mamy świadomość, że kiedyś był napad na Gruzję, teraz napad na Ukrainę. Wszyscy pamiętają słowa świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej, który mówił: dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a kiedyś przyjdzie czas i na mój kraj, i na Polskę. No to się na naszych oczach dzieje. I prawdziwe intencje Władimira Putina, myślę, obrazują decyzje choćby przywódców Szwecji, Finlandii. Te kraje przez lata były znane ze swojej, zwłaszcza Szwecja, ze swojej neutralnej pozycji. Szwecja była neutralna w czasie II wojny światowej, czerpała z tego ogromne zyski. A teraz powinniśmy sobie zadać pytanie, co się stało, że nagle w takiej wręcz nerwowej atmosferze, żeby nie użyć kolokwializmu, w panice, przywódcy tych krajów zaczęli stukać do bram NATO, mówić: przyjmijcie nas w trybie przyspieszonym, jak najszybciej się tylko da. Co musieli przeczytać w materiałach wywiadowczych przywódcy Szwecji, przywódcy Finlandii, o jakich planach Putina wobec tych krajów, wobec w ogóle całego naszej części Europy, że w takiej atmosferze no ewidentnej śpieszenia się, przyspieszonej, wstępują do Polski. Relacje Polski z obozem demokratów początkowo wymagały rozbudowy, ale po agresji rosyjskiej na Ukrainę w ciągu kilku tygodni do Polski przyjechał sekretarz obrony, czyli minister obrony amerykański, sekretarz stanu, czyli odpowiednik ministra spraw zagranicznych, pani wiceprezydent i pan prezydent. Ja nie przypominam sobie żadnego kraju w Europie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, w którym co dwa tygodnie przyjeżdżali po kolei czterej najważniejsi politycy amerykańscy. Co musieli przeczytać w swoich materiałach wywiadowczych, że zdecydowali się na ten krok, na tą demonstrację w kierunku Putina? Ewidentnie Rosjanie planowali militarną agresję na nasz kraj.
gdyby nie ugrzęźli na Ukrainie, a plany były takie, że w ciągu kilku dni mieli zająć ten kraj, Polska byłaby następnym krajem militarnie zaatakowanym. Znaczy to, co widzimy w telewizji, działoby się na polskich ziemiach. I to jest pierwsze wyzwanie naszego kraju i tu naprawdę nasz rząd zanotował szereg sukcesów. Przede wszystkim niezwykle udany szczyt NATO w 2016 roku w Warszawie. Szczyt, który zaowocował tym, że na terenie Polski znalazły się, i to w niemałej liczbie, realnie, fizycznie wojska sojusznicze. Wojska amerykańskie, ale też wojska innych krajów sojuszniczych z NATO. A więc doprowadzono do takiej sytuacji, że gdyby Rosjanie nas zaatakowali, musieliby w pewnym momencie, choćby no fizycznie przechodząc, strzelać do amerykańskich żołnierzy. Wiadomo, że Stany Zjednoczone są takim mocarstwem, że nie pozwoliłyby one sobie na to, żeby ktoś bezkarnie strzelał do ich żołnierzy. Więc na pewno by odpowiedziały i Rosjanie to wiedzą. I w całej tej polityce, o tym mówił mi minister Przydacz, chodzi o to, aby do wojny nie doszło. Tak? Znaczy agresor musi mieć tą świadomość, że nie opłaca mu się zaatakować, bo straty takiego ataku, takiej agresji będą znacznie wyższe niż potencjalne zyski. No dobrze, myśmy do tego doprowadzili. No dobrze, ale są tacy, którzy mówią, że to, że Rosja podniosła rękę na Ukrainę, czy to, że Rosja zaatakowała Ukrainę, to było tylko i wyłącznie spowodowane tym, że Ukraina za bardzo zaczęła się kierować w stronę Zachodu i możemy powiedzieć wymknęła się spod kontroli rosyjskiej. Czy to nie jest przypadkiem tak? Oczywiście to są słowa nie moje, ale czy to nie jest przypadkiem tak, że gdybyśmy utrzymali politykę sprzed 8 lat, to znaczy politykę resetu z Rosją i weszli w ciepłe i przyjacielskie stosunki z Federacją Rosyjską, to nie mielibyśmy się tak naprawdę czego bać i nie musielibyśmy zbroić się, a do tego moglibyśmy korzystać, nie wiem, z Nord Stream 1, z Nord Stream 2 czy innych dobrodziejstw płynących z Rosji. Żeby uprawiać politykę międzynarodową, trzeba też mieć świadomość historyczną i wiedzę historyczną. Ostatnie 400 lat relacji z Rosją pokazują, że nie ma możliwości do utrzymywania partnerskich, ciepłych relacji. Rosja patrzy, a już zwłaszcza postsowiecka, kagiebistowska, tak jak mówił pan minister Dziedziczak, Rosja Władimira Putina, no patrzy tylko przez pryzmat podporządkowania sobie tej części Europy. Ilekroć popatrzymy na to, co jest celem Władimira Putina, to zawsze stwierdzimy, że jego celem jest odbudowa imperium. Odbudowa imperium, jakkolwiek ono by się nie nazywało, rosyjskiego czy postsowieckiego, a historia nas uczy, że to imperium Rosja posiadała wtedy, kiedy dominowała Europę Środkową i Wschodnią. Począwszy od Ukrainy, ale także i państwa Europy Środkowej, w tym Polskę, państwa bałtyckie. I to jest dalekosiężny plan Władimira Putina. Odbudowa imperium na gruzach części państw Europy Środkowej. Co o tym świadczy w sposób bezpośredni? Oczekiwania dyplomatyczne w przeddzień wybuchu czy agresji rosyjskiej na Ukrainę. Ja wtedy brałem udział we wszystkich rozmowach, także i na Radzie Północnoatlantyckiej, NATO w Brukseli, w Stanach Zjednoczonych, w wielu innych miejscach. Oczekiwania rosyjskie nie dotyczyły tylko samej Ukrainy, dotyczyły także wycofania wojsk natowskich z Europy Środkowej i Wschodniej, w tym także i z Polski. Więc jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że to tylko chodziło o Ukrainę i to Ukraina w jakiś sposób sprowokowała, to ja odpowiadam, żądania rosyjskie dotyczyły dużo większej liczby państw niż tylko Ukrainę. No jeżeli odpowiemy sobie na pytanie, po co Rosjanie oczekiwali wycofania wojsk natowskich i amerykańskich z Europy Środkowej? No przecież nie po to, aby następnie realizować partnerskie relacje, tylko najpewniej dominować. Nie mówię, że to by się odbywało w perspektywie dni czy tygodni, ale nie mam żadnych wątpliwości, że gdyby Ukraina upadła, gdyby Ukraina została zdominowana przez Rosję, Rosjanie rozochoceni swoim zwycięstwem mogliby pokusić się o dalsze działania. Oczywiście one byłyby już dużo trudniejsze, bo są tutaj zobowiązania natowskie, ale bez obecności amerykańskiej, natowskiej na pewno byłoby dużo łatwiej destabilizować. Także i w tych działaniach, ja to nazywam poniżej progu wojny, znaczy poniżej artykułu 5. Artykuł 5 NATO mówi o solidarności wszystkich sojuszników, ale są różnego rodzaju działania hybrydowe poniżej progu, tak jak na przykład to, co obserwujemy na granicy Polsko-Białorusi.
białoruskiej. No, wielu powie, przecież to nie jest agresja, to nie jest wojna, a jednak zginął tam polski żołnierz, prawda? A jednak destabilizuje to Polskę, a jednak wywołuje wewnętrzne także i kłótnie, no bo są takie środowiska skrajnie lewicowe, które w tym wypadku tak naprawdę stawały po stronie Aleksandra Łukaszenki, więc tych działań w dzisiejszym świecie jest bardzo dużo i bardzo jest ich sporo w sensie takich niebezpiecznych. Natomiast wracając jeszcze do... Na sojuszach w historii już nieraz żeśmy się przejechali. No więc właśnie, historia lat 39 roku pokazuje i niestety jest gorzką dla nas lekcją. Natomiast pytał ojciec o to, czy to Ukraina de facto swoim działaniem sprowokowała. Wydaje mi się, że absolutnie nie można na taką interpretację zgodzić. Ukraina też jest państwem suwerennym, też ma prawo do decydowania o swojej własnej przyszłości. Przecież to nie Ukraina nikogo nie atakowała, nie mordowała. Ukraina, ta dzisiejsza Ukraina chciała po prostu podążać trochę śladem Polski ostatnich lat, gdzie w momencie dołączenia do szeroko pojętego świata demokratycznego po 89 roku Polska po prostu zaczęła się lepiej gospodarczo rozwijać społecznie, prawda? Jej rola zaczęła rosnąć, już zwłaszcza po roku 2015. I ma państwo ukraińskie do tego prawo. Co prawda my też powinniśmy mieć pewne oczekiwania wobec Ukrainy, bo my oczywiście wspieraliśmy, ale są sprawy z zakresu polityki historycznej bardzo istotne, których nie powinniśmy absolutnie odpuszczać, wręcz przeciwnie, to jest ten moment, aby te sprawy stawiać także i na agendzie rozmów, ale także różnego rodzaju inne sprawy dotyczące współpracy gospodarczej czy reform na samej Ukrainie, zwalczania korupcji, coś, co my, nam się w Polsce wydarzyło. My też musimy chyba przyznać, no, że Ukraina to nie jest też jednolite państwo jako takie. My patrzymy na nie trochę przez pryzmat państwa europejskiego, ale przecież tak naprawdę moglibyśmy Ukrainę podzielić, powiedzmy, na trzy części i trzy strefy wpływów, więc to też no, nie jest do końca tak prosta sprawa, jakby nam się wydawało. Do Ukrainy chciałbym jeszcze dojść, ale popatrzmy teraz na Zachód może, bo to też jest duże wyzwanie. Chociaż spojrzenie na Zachód zawsze odbija nam się, czy ostatnimi czasy odbija nam się tą perspektywą patrzenia na Wschód. Z jednej strony mamy naszych bezpośrednich sąsiadów Niemców, ale z drugiej strony patrzymy też na Brukselę, czyli nieco dalej, ale i na państwa pozostałe, które też, no z jednej strony, cóż tam dalekiej Portugalii do tego, co się dzieje w Polsce? No tutaj tak naprawdę relacje z Unią Europejską mają ten sam wspólny mianownik, jak nasze wyzwania na wschodzie, mianowicie niepodległość. Tu także uczestniczymy w tej wielkiej debacie, jaka ma być Unia Europejska, jakie mają być te wspólnoty europejskie. My jesteśmy zwolennikami realizacji wizji ojców założycieli, Sługi Bożego Roberta Schumana, Alcide de Gasperiego, czy nawet, upraszczając, kanclerza Adenauera czy prezydenta de Gaulle'a, więc chrześcijańskiej Europy Narodów, gdzie szanuje się tożsamość narodową, szanuje się niepodległe państwo, a w duchu chrześcijańskim te państwa współpracują choćby na niwie gospodarczej, infrastrukturalnej, tworząc wspólnotę europejską. Taka była wizja ojców założycieli i taką wizję konsekwentnie z kilkoma krajami realizowaliśmy w czasie naszych rządów. To był taki paradoks, że establishment europejski zarzucał nam, czy zarzucał Węgrom, że my działamy przeciwko idei europejskiej. Tymczasem my byliśmy niemal w 100% kontynuatorami prawdziwej idei wspólnoty europejskiej, głęboko chrześcijańskiej i z szacunkiem do państw narodowych. Tymczasem to, co zbudowano po rewolucji 68 roku, tej antychrześcijańskiej, antynarodowej, antyrodzinnej rewolucji obyczajowej, która zaszła w Paryżu, rozlała się na całą Europę, czy w zasadzie na cały cywilizowany świat, no, dzieci tej rewolucji doszły do władzy w Unii Europejskiej i próbują budować super państwo federacyjne, w której w zasadzie bylibyśmy landem, a raczej konglomeracją landów 16, czyli bardziej tu byłaby perspektywa z Brukseli wobec województw niż wobec państwa. Oczywiście w miejsce chrześcijaństwa, znienawidzonego chrześcijaństwa, no, życie nie zna próżni. Jak jedną religię odrzucamy, to musimy wprowadzić inne. No więc tutaj establishment europejski wprowadza dwie nowe religie, ideologię gender, traktowaną jako religię,
i ideologię globalnego ocieplenia. I w związku z tym konsekwentnie realizuje się. I tu oczywiście też Polska musi się odnaleźć, bo to jest niezwykle groźne dla naszego kraju. Nam bardzo zależy na tym, żebyśmy żyli w państwie narodowym. Tu uważam, że to jest wielka wartość. Nie należy tego porzucać, nie należy się rozpuszczać administracyjnie także w Unii Europejskiej. Unia jest wartością, ma wiele zalet, ale no, muszą być tutaj pewne granice. No i też nie chcemy rezygnować z naszej tożsamości narodowej, z naszej tożsamości chrześcijańskiej. Nie zgadzamy się na narzucanie nam różnych narzędzi. I to nie jest tylko idea. Oczywiście tutaj są pomysły, żeby pod przymusem, wbrew traktatom, bo Polska jako kraj wstępując do Unii Europejskiej po prostu podpisała traktaty. I te traktaty mówią choćby, że sprawy obyczajowe, tożsamościowe nie są przedmiotem działań Unii. No, to się to wszystko jest łamane na naszych oczach, działanie bezprawne, więc nie zgadzamy się na to, ale nie zgadzamy się także na szereg decyzji gospodarczych, które realnie sprawią, że będziemy krajem znacznie uboższym niż moglibyśmy być i będziemy no, takim krajem, gdybym miał to uprościć, tworzącym podzespoły dla wielkiej gospodarki niemieckiej. Na to także nie ma naszej zgody i dlatego myśmy tak aktywnie działali w Unii Europejskiej. Jest kwestia polityki migracyjnej. My jesteśmy za tym, żeby jednak stymulować, no podejmować działania pronatalistyczne, stymulować Polaków do tego, żeby mieli dzieci, stąd programy 800+, 500+, stąd również ta moda na rodzinę, którą w tym wymiarze kultury chcieliśmy i robiliśmy to w ciągu tych 8 lat. No tam jest raczej pomysł wynikający z tej ideologii gender, radykalnego feminizmu, żeby nie było dzieci, bądź było ich bardzo mało, bo one przeszkadzają w samorozwoju zawodowym kobiet i w ich miejsce, w miejsce naszych dzieci, no, aby doprowadzić do zabezpieczenia społecznego, do zastępowalności pokoleń, zaprosić islamskich imigrantów. To się dzieje już od kilkudziesięciu lat w krajach zachodniej Europy, no, ale to się nie sprawdziło, bo możemy lubić lub nie, możemy zgadzać się lub nie z państwem niemieckim, z państwem francuskim, ale myślę, że żaden z naszych słuchaczy no, nie będzie polemizował z tym, że są to kraje silne i poważne. Jeżeli te kraje silne i poważne nie dały rady zasymilować, a nawet zintegrować tych niemałych już grup islamskich mieszkańców przez te kilkadziesiąt lat, bo to jest polityka od lat 60., 70., to znaczy, że się nie da tego zrobić i że po prostu projekt się nie udał. No i my byliśmy zdeterminowani, aby to nie było realizowane w Polsce. To zrobiliśmy w roku 2015, kiedy po raz pierwszy establishment europejski chciał tutaj relokować uchodźców. Zmienił się w Polsce rząd, zablokowaliśmy ten pomysł, później nam dziękowano, a teraz niestety znów się zmienił rząd i znów zaczyna się cała historia. I tutaj pojawia się moje pytanie dotyczące tego, co się dzieje w chwili obecnej, albo tego, co już się wydarzyło w chwili obecnej w Europie, a mianowicie jesteśmy po wyborach parlamentarnych, chociażby we Francji, przyspieszonych wyborach parlamentarnych, jesteśmy po wyborach do Parlamentu Europejskiego, wybraliśmy już przewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Pomimo tego, że Europa chyba w każdym kraju doświadcza tych kryzysów, kryzys rolniczy związany z Zielonym Ładem, kryzys migracyjny tak mocno widoczny, czy to we Włoszech, czy to we Francji, to jednak większość w Parlamencie Europejskim mają ugrupowania, które nie są przeciwne tym działaniom, czyli wybrał ich ktoś, kto jednak jest przychylny tym decyzjom. Więc no, co się dzieje w Europie w chwili obecnej, że to wszystko się jakoś jednak nie zgrywa w całości? No to prawda. Wyniki do Parlamentu Europejskiego pokazały, że jednak to ten mainstream europejski, czyli od radykalnej lewicy przez liberałów po Europejską Partię Ludową, która z nieznanych mi powodów nadal się definiuje jako chrześcijańską demokrację, choć żadną chadecją już nie jest. No, post-chadecja. Konia z rzędem temu, kto by wskazał, w czym Ursula von der Leyen czy Donald Tusk działając motywuje się chrześcijaństwem. No, oczywiście te partie kiedyś były, mówię tutaj chociażby o niemieckiej CDU czy CSU bawarskiej, wiele, wiele lat temu
opierały się o chrześcijaństwo. Dzisiaj są jakby, trudno jest rozróżnić lewicę od liberałów i od Europejskiej Partii Ludowej. Zresztą wszystkie te partie poparły Ursulę von der Leyen, nie wystawiając żadnego innego kandydata. To pokazuje, że ten front mainstreamu europejskiego jest ciągle bardzo silny. Bardzo silny też jest medialnie, oczywiście obecny we wszystkich instytucjach szeroko pojętej kultury, bo to nie tylko chodzi o media takie informacyjne, ale o kulturę jako taką, o film. To jest ta zasada marszu przez instytucje, trochę jak z Gramsciego, prawda? Tutaj pan minister mówił o 68 roku. Ci młodzi radykałowie lewicowi, którzy wówczas na uniwersytetach protestowali, oni się rozlali po różnych instytucjach, najczęściej instytucjach właśnie kultury i mediów, prawda? Pisząc książki, pisząc artykuły, publikując, tworząc filmy, tworząc muzykę i to wszystko tworzy taką atmosferę pełnej dominacji. Natomiast nie byłbym aż tak bardzo pesymistycznie nastawiony, bo jednak te wyniki do Europarlamentu pokazują, że siły prawicowe czy centroprawicowe są nadal silne, nawet powiedziałbym rosną w siłę. Częściowo to są radykalne siły, bardziej na prawo nawet od na przykład od nas, prawda, od Prawa i Sprawiedliwości, ale jednak przeciwstawiające się. I ja przewiduję, że z każdym kolejnym rokiem im bardziej te nowe religie, o których mówił pan minister Dziedziczak, będą dominować, tym bardziej te siły protestu będą widoczne. Bo ja dodałbym tu jeszcze jedną ideologię, która rzeczywiście zaczyna, czy dominowała, to jest ideologia multikulturalizmu, takiego rozmycia społeczności narodowych, prawda, identyfikacji narodowych, żebyśmy wszyscy pozbyli się tego myślenia w kategoriach własnego narodu. Co najwyżej można mieć tożsamość lokalną, ale najlepsza to byłaby taka zupełnie kosmopolityczna tożsamość, no co najmniej europejska, ale tak naprawdę tak jak z piosenek Johna Lennona, prawda? Czyli de facto brak tej tożsamości. Czyli de facto brak tej tożsamości, bo takim rozmytym społeczeństwem dużo lepiej i łatwiej jest manipulować, prawda? Temu służy, tak mi się wydaje, ta pogłębiona polityka migracyjna, która w sposób drastyczny przyspieszyła od grudnia zeszłego roku. My jako nasz rząd po prostu, mówiąc wprost, zaciągaliśmy hamulec na tych pomysłach migracyjnych, dokąd mogliśmy, dopóki sprawowaliśmy rządy. Wrócił do Polski Donald Tusk i pakt migracyjny został przyjęty już za rządów Donalda Tuska. Najpierw w Europarlamencie. Nie byli w żaden sposób w stanie ani gotowi, ani chętni do zablokowania paktu migracyjnego. A następnie na Radzie Unii Europejskiej przedstawiciel polskiego rządu również nie był w stanie się powołać na te zasady, które wynegocjował chociażby pan premier Morawiecki, czyli ewentualnej dobrowolności. Jeżeli jakieś państwo chce i ma ku temu warunki pomóc, to proszę bardzo, ale nie można zmuszać nikogo do przyjmowania kwot migrantów, zwłaszcza, że ci ludzie często nie chcą przyjeżdżać do danego kraju. A dzisiejsza polityka jest taka, że albo przyjmujesz tysiące migrantów, albo trzeba będzie płacić miliony de facto euro. Ale po co ta migracja jest? No właśnie po to, aby rozmywać, aby tworzyć społeczeństwo takie ponadnarodowe, które, jak rozumiem, ma się później konstytuować w pan państwie, takim pana europejskim, może nie super państwie, co para państwie, scentralizowanym, bo ja bym jeszcze, to jest, można dyskutować, federacja, no to znaczy, że jakieś landy miałyby jakąś swoją podmiotowość, a ja mam wrażenie, że pomysłem Brukseli dzisiejszym jest raczej centralizacja, żeby to administracja brukselska decydowała o tych wszystkich sprawach, które są kluczowe dla danego państwa. A nasze doświadczenia ostatnich lat, chociażby wracając do polityki rosyjskiej, no są nie najlepsze, jeśli chodzi o postawę państw zachodniej Europy. No przecież to oni budowali Nord Stream 1, Nord Stream 2, to oni uprawiali dialog z Władimirem Putinem. Nas, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, środowisko Prawa i Sprawiedliwości odsądzano od rusofobów, że my nie rozumiemy dzisiejszej Rosji. No i kto miał rację? Kto uważał, że Rosja rzeczywiście jest agresywna i zaatakuje? Później nam rzeczywiście dziękowano, ale to nie znaczy, że przyznano nam w pełni rację, że skoro w sprawie Rosji się nie myliliśmy, to w innych sprawach również warto nas posłuchać. Więc tych wyzwań z kierunku zachodniego również nie brakuje. Jeszcze jeden wątek bym wprowadził. Czyli kwestia bezpieczeństwa. O ile my, będąc na wschodniej flance NATO, na wschodniej flance Unii Europejskiej, czujemy ten oddech niebezpieczny ze wschodu, o tyle, tak jak ojciec powiedział,
Gdzieś nasi sojusznicy, partnerzy w Hiszpanii, w Portugalii mówią, nie, ta Rosja to jest zupełnie daleko, więc my konsumujmy dalej nasze przyjemne życie, a tymczasem no, wszyscy odpowiadamy wspólnie za nasze bezpieczeństwo, bo jesteśmy sojusznikami, jesteśmy w jednej organizacji, jaką jest NATO. No i nie może być jazdy na gapę, że wydatki zbrojeniowe, czyli właśnie na tą politykę odstraszania będzie ponosić Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i Stany Zjednoczone, bo te też wydają dużo na zbrojenia właśnie po to, aby odstraszać. A takie państwa z Zachodu mówią, no to skoro wy już wydajecie, to my sobie te pieniądze skonsumujemy na coś zupełnie innego. A tak najlepiej to jeszcze, żebyście nam, wy Polacy, zapłacili za to, że przyjęliśmy tylu migrantów w ostatnim czasie, co jest, jak wiemy, też efektem złej polityki kolonializmu jeszcze z poprzednich wielu, wielu lat. Więc metoda podwójnych standardów i takiej trochę chęci jazdy na gapę jest cały czas obecna. Dlatego trzeba być bardzo aktywnym też tam i takim głośnym w przedstawianiu swoich racji, jednocześnie skutecznym w Brukseli. Nie można tylko siedzieć cicho i tak jak to dzisiejszy rząd mówi, wsłuchiwać się właśnie i cieszyć się z ewentualnego poklepania po plecach, że skoro tam dadzą jakąś nagrodę, jakieś wyróżnienie, to już jest wystarczające, bo finalny efekt może być taki, że to my będziemy płacić najwyższą cenę, tak jak to było wielokrotnie w naszej historii, bo takie jest nasze położenie geograficzne. Więc dziś rzeczywiście jest ten czas, aby prowadzić aktywną politykę zagraniczną, a nie pasywną, taką skoncentrowaną być może na przyszłych korzyściach indywidualnych, że ten dostanie takie stanowisko, a ten dostanie inne stanowisko, a finalnie Polska tak naprawdę na tym straci. Ale kiedy patrzymy na to, co dzieje się dzisiaj między narodami, w te różne napięcia, które też są wewnątrz, no bo widzimy chociażby, nie wiem, Węgry kontra reszta Unii Europejskiej, te napięcia, interesy, to wszystko, co się dzieje, to jest, możemy powiedzieć, z jednej strony naturalny element polityki, bo każde państwo próbuje grać na siebie. Ale kiedy widzimy, co się dzieje w Polsce, to mamy wrażenie, że obecny rząd nie gra na siebie, tylko gra gdzieś do bramki, w sumie zamiast strzelać do cudzych, to strzela do swojej. No niestety, w mojej ocenie Donald Tusk jest całkowicie zdany, jest realizatorem polityki niemieckiej, nie jest politykiem autonomicznym i to jest najgorsze. On bardzo dużo dostał, zyskał, no, był przewodniczącym Rady Europejskiej, ale nie dostał tego za darmo. To znaczy, on z jednej strony musiał najpierw zasłużyć, a więc podejmował szereg decyzji miłych dla Niemców, żeby udowodnić, że on się nadaje do tej ważnej funkcji, a później spłaca z kolei dług, tak? No i czekamy na ciebie jako na premiera. No tak, znaczy, szanowni państwo, ale to bardzo dyplomatycznie konkretne. Przy wszystkich, publicznie niemiecka polityk mówi: Donald, ty już jedź do Polski i masz tu wrócić jako premier i realizować nasze pomysły. I mówi to przy wszystkich. Donald ha, 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 no, kiwa głową. Nie ma tutaj żadnych granic i niestety wszystkie te decyzje, od tak poważnych jak pakt migracyjny, po konfliktowanie Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, co jest skrajnie nie w interesie Polski, to może być jakiś tam element, czy to ambicjonalny, czy polityczny po stronie Niemiec czy Francji. Oni chcą wyrosnąć na hegemona światowego, również w tym wymiarze militarnym. Natomiast torpedowanie Sojuszu Północnoatlantyckiego, lansowanie jakiejś idei armii europejskiej w miejsce NATO jest działaniem samobójczym z punktu widzenia interesów Polski, a Donald Tusk to robi. Poprzez takie małe rzeczy, jak choćby, nie wiem, udrożnianie Odry, czy decyzja o likwidacji w praktyce CPK. Znaczy nie udrożnianie, kwestia udrożniania Odry. Niemcy bardzo nie chcą, żeby Odra była drożna handlowo, żeby można było transferować produkty przez Polskę do polskich portów. A Donald i my chcieliśmy budować tutaj świetną infrastrukturę umożliwiającą handel rzeczny, tak jak jest to w Niemczech. A Niemcy lansują, że to ma być taki skansen ekologiczny. No i oczywiście Donald Tusk się na to zgadza. Są problemy znowu z polskimi portami, za naszych rządów rozkwitające polskie porty, konkurujące z portem w Hamburgu. Tu naszym widzom i słuchaczom warto zaznaczyć, że to jest niezwykle ważne z punktu widzenia pobierania ceł. Dlatego, że towary z całego świata, kiedy wpływają do Unii Europejskiej, wpływają do tego portu, który wybiorą w Unii Europejskiej i tam płacą cło,
cło wpływa do budżetu państwa narodowego i to już jest całe cło, jeśli chodzi o Unię Europejską. Więc jeśli taki statek wybiera konkurencyjny port w Gdańsku, rozbudowany przez nas, a nie w Hamburgu, to Polska gigantyczne pieniądze zarabia, a nie Niemcy. Jeśli zbudowalibyśmy CPK, ten port to nie tylko lotnisko realne, pasażerskie, konkurujące z Niemcami, ale to przede wszystkim miało być także lotnisko cargo. I cały ruch cargo ze świata lądowałby w Polsce i tu płacił cła. Oczywiście tego nie będzie. No nie tylko to cargo, które by trafiało do Polski, ale z Polski mogłoby trafiać też później do innych państw regionu, więc rzeczywiście te cła i podatki w dużej mierze trafiałyby do Polski. Dzisiaj jest tak, że to na niemieckich lotniskach lądują te dobra. One finalnie później są przewożone do Polski, natomiast te pierwotne cła i podatki jednak trafiają do budżetu niemieckiego. Natomiast wracając do Odry, ja mogę tylko przypomnieć, że słyszałem kiedyś jedną z wypowiedzi polityk związanych z dzisiejszą koalicją rządzącą, która próbowała mnie przekonać, mówiąc, że ale po co tą Odrę, przecież nie ma potrzeby, to tam jednak ekologia, no ale przecież polskie towary będą mogły być właśnie spławiane do Świnoujścia, czeskie też towary, a ona mi odpowiada, że ale po co z Czech? Z Czech jest na pewno dużo łatwiej, sympatyczniej, żeby płynąć przez niemieckie rzeki do niemieckich portów. Oczywiście. Więc pokazuje to też niestety częściowo skolonizowane umysły po naszej stronie, po stronie Polski, polityków dzisiaj rządzących, którzy jakby dużo chętniej i ochoczo widzą potencjał w tym, aby dane dobra, podatki, cła płynęły do niemieckiego budżetu niż do swojego własnego. To niestety jest częściowo choroba polskich elit. No, musimy tutaj gigantyczną pracę także w tym zakresie wykonać. Ja jedno zdanie, tylko kandydat na prezydenta Platformy Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski, zapytany o CPK, odpowiada: ale po co CPK? Mamy świetne lotnisko, właśnie ma być otworzone w Berlinie. No to jest ten sposób myślenia. Wyzwania geopolityczne dla Polski w 2024 roku. Ten temat podejmujemy dziś w rozmowach niedokończonych z naszymi gośćmi w studio, którymi są pan Jan Dziedziczak, poseł, były wiceminister spraw zagranicznych, były pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą oraz pan Marcin Przydacz, poseł, były wiceminister spraw zagranicznych, były szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zachęcamy naszych telewidzów i radiosłuchaczy do tego, żeby włączyć się we współtworzenie naszego programu. Przypomnę numery telefonu do naszego studia 56 657 0011 i 56 657 0012. Dla tych, którzy korzystają z telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. A dla tych, którzy słuchają tudzież oglądają nas poza granicami naszej ojczyzny 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Serdecznie Państwa zachęcamy do tego, żeby w tę naszą rozmowę i dyskusję się włączyć. Powiedzieli Panowie o CPK, powiedzieli Panowie o portach. To są te dwie takie kluczowe inwestycje, o których była mowa. Tych inwestycji było więcej, bo mieliśmy chociażby energetykę jądrową, mieliśmy chociażby przemysł zbrojeniowy i całą zbrojeniówkę. Te wszystkie inwestycje miały być inwestycjami międzynarodowymi. My żeśmy szukali na całym świecie tak naprawdę kontrahentów do tego, żeby podjąć te wyzwania. To też jest przejaw konkretnej geopolityki. Dzisiaj widzimy, że no, większość tych umów zostanie zerwana najprawdopodobniej. To bezpieczeństwo ma też swój wymiar energetyczny. O tym też trzeba pamiętać. Polska, aby móc się rozwijać, musi mieć stabilne źródło energii i to jeszcze taniej energii, tak aby móc konkurować na innych rynkach. My jesteśmy pracowitym narodem. Etyka pracy w Polsce jest bardzo wysoka, ale w produkcji dóbr i usług no nie tylko praca rąk ludzkich się liczy, ale liczy się także energia, która jest pożytkowana na produkcję tych dóbr. Do tej pory nasz system elektroenergetyczny był opierany przecież w dużej mierze o węgiel. Na skutek polityki klimatycznej i tych decyzji na poziomie Unii Europejskiej to jest w dużej mierze wygaszane. Zresztą Ursula von der Leyen na ostatniej swojej wypowiedzi mówi, że to będzie jej absolutny cel, żeby do 2040 roku, to już naprawdę niedługo, za no, 15 lat powiedzmy, o 90% obniżyć emisję CO2. A do tego czasu oczywiście za te emisje nakładane są odpowiednie opłaty, kary. To wszystko powoduje, że te gospodarki, które były oparte o
węgiel, no są po prostu przyduszane, mówiąc wprost, są mniej konkurencyjne w porównaniu do gospodarek opartych na przykład energię jądrową, taką jaką jest gospodarka francuska. Panie Przewodniczący, pozwolę sobie postawić przecinek, bo odbierzemy telefon. Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze witamy, kto się do nas dodzwonił. Mówi Stanisław z Mazowsza. Witamy panie Stanisławie. Ja bardzo krótko spróbuję się, jak to się mówi, wypowiedzieć. Jak wspomniałem, rok 1940, jestem przerażony brakiem spójności w polityce międzynarodowej. Chodzi o u nas kłótnie prezydenta i pan, tego nowego pana premiera. Ja przypominam sobie doskonale z opowiadań moich bohaterów, rodziców, że Dmowski przecież i Piłsudski, oni też nie byli przyjaciółmi, a jednak potrafili się zjednoczyć, bo chodziło o Polskę, o naszą ojczyznę ukochaną. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Wiadomo, że Niemcy bez względu na to, która partia prowadzi, jakiego koloru ona jest, oni mają spójną politykę zagraniczną i gospodarczą. Ten Drang nach Osten, jak oni to mówią, prawda, to u nich jest zaprogramowane i nic się nie zmienia. Z drugiej strony Rosja od zarania po koniec świata, oni są imperialistami. Tam będzie car czy pierwszy sekretarz generalny. A teraz na koniec chciałbym, wielka prośba do szanownych gości, żeby oni się ustosunkowali do cytatu człowieka bardzo obiektywnego moim zdaniem, ponieważ siedzę, jak to się mówi, jak mol książkowy w historii, bo nie przeżyłem tego. Zacytuję i bardzo prosiłbym o ustosunkowanie się. Cytat. To jest cytat Winstona Churchilla. Pozostało tajemnicą i tragedią historii, że naród zdolny do heroicznego wysiłku, uzdolniony, waleczny, powtarza zastarzałe błędy w każdym przejawie swoich rządów. Wspaniały w buncie i nieszczęściu, haniebny i bezwstydny w triumfie. Najdzielniejszy z dzielnych, prowadzony przez najpodlejszych wśród podłych. To byłoby to wszystko. Bardzo bym prosił na koniec, proszę się ustosunkować do tego, co powiedziałem. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Bóg zapłać, panie Stanisławie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy. Panowie, proszę o słowo komentarza. Rzeczywiście jest tak, że ten interes Rzeczypospolitej w polityce międzynarodowej powinien być takim kompasem czy przyjętym azymutem przez wszystkie siły polityczne. I ja chcę wierzyć, że w wielu tych sprawach możemy znaleźć porozumienie pod warunkiem, że nie będzie brała górę taka zwykła, oddolna, egoistyczna ambicja niektórych polityków, tak jak ja to dzisiaj obserwuję głównie ze strony rządzącej. Jest, i tutaj bym pana Stanisława uspokoił. Są jednak takie elementy, w których jesteśmy w stanie znaleźć to porozumienie, jeśli chodzi o kwestie polityki i bezpieczeństwa. Te cele wyznaczone sobie chociażby na ostatni szczyt NATO w Waszyngtonie były konsultowane. Pan prezydent reprezentował, a rząd również był reprezentowany przez ministrów. Da się oczywiście porozumieć, tylko pytanie też o motywację. No, prezydent tutaj rzeczywiście często wychodzi z otwartą dłonią, mówi, drzwi pałacu są otwarte. Przyjdźcie, porozmawiamy, ustalimy pewne rzeczy, żebyśmy nie musieli właśnie kłócić się czy sprzeczać w obecności innych naszych partnerów zagranicznych. Ale no, jak stare przysłowie mówi, do tanga trzeba dwojga. To rząd również musi tego chcieć. Odnosząc się do cytatu, no, rozumiem, że on jest dość taki pesymistyczny i taki pełen może gorzkiej, nie chcę powiedzieć prawdy, no, ale gorzkiego przesłania. Ja uważam, że my Polacy rzeczywiście w momentach próby potrafimy stanąć na wysokości zadania. Potrafimy się jednoczyć. Pewnie często jesteśmy niestety też rozgrywani przez troszkę siły zewnętrzne, różnego rodzaju działania dezinformacyjne, zwłaszcza teraz w dobie internetu, to jest dużo łatwiej, prawda? Bazowanie na różnego rodzaju wewnętrznych emocjach, bo pewnie niektórym brakuje po prostu takiej zwykłej, prostej miłości do swojej własnej ojczyzny. Po prostu, jeżeli wszyscy politycy mieliby
jako cel pracę dla Polski, a nie swoje własne ambicje, byłoby nam wszystkim dużo, dużo łatwiej. Bo w demokracji oczywiście, że się będziemy różnić, będziemy się sprzeczać, bo od tego też jest parlament. Jak sama nazwa wskazuje, miejsce, w którym się dyskutuje, w którym się spiera po to, aby ludzie na ulicach nie musieli się ze sobą nie wspierać. Tam te siły polityczne ze sobą czasami konkurują, no ale dla wszystkich nas chyba jasne jest, że celem naszym jest to, aby zachować bezpieczeństwo Rzeczypospolitej, jej niepodległość, jej suwerenność, aby się rozwijała gospodarczo, społecznie, ale też kulturowo utrzymywała to swoje dziedzictwo, które objęliśmy po naszych przodkach, bo my nie stworzyliśmy Polski, my ją dostaliśmy i naszym obowiązkiem jest przekazanie ją w jak najlepszym stanie kolejnym pokoleniom. Bardzo dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Maryja Zawsze Dziewica, witamy. Kto się do nas dozwoli? Mówi Kazimierza z Podkarpacia. Witamy Pani Kazimierza. Jestem osobą starszą i chciałam tylko tyle powiedzieć, że 8 lat za rządów PiS-u żyło się nam spokojnie i dostatnio. A teraz jako już osoby starsze jesteśmy bardzo przygnębieni sytuacją, jaka panuje w naszej ojczyźnie. Drodzy koalicjanci, nie bierzcie się żaru tego, jaki narzuca pan Tusk. On nie ma polskiego serca, on nie jest za Polską, nie jest patriotą. Premierem trzeba zrobić człowieka, któremu nasza ojczyzna leży na sercu. To mógłby jakiś profesor, mądry, bezpartyjny, żeby nie było, że do tej partii czy do tej, bo tak zwijacie Polskę, nie wiem, jak swoim dzieciom kiedyś popatrzycie w oczy, coście z naszą kochaną ojczyzną na każdym szczeblu zrobili. Czuć już, jak materialnie nam się sytuacja pogarsza, leki bardzo drożeją, żywność w sklepie. Także już bardzo odczuwamy rządy pana Tuska. To musicie zmienić premiera, a nastanie naprawdę chyba zgoda, nie taka zemsta i nienawiść. Z Panem Bogiem, Bóg zapłać, serdecznie dziękuję i pozdrawiam czcigodnych gości. Bóg zapłać, Pani Kazimiero, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy. Gości prosimy o słowo. No, pozdrawiamy oczywiście i Panią Kazimierę i wcześniej dzwoniącego do nas Pana Stanisława. Cóż, tu to świadectwo pani Kazimiery myślę, że mówi bardzo wiele. Rzeczywiście nasz rząd zdecydowanie stawiał na pomoc osobom starszym. Słynne programy 13, 14 emerytury, Senior Plus, leki za złotówkę. To nie wynikało z jakiejś kalkulacji, tylko uznaliśmy, że to jest przejaw również w takim wymiarze pedagogicznym. Przejaw szacunku do osób starszych. Osoby starsze to nie jest kłopot, to nie są petenci, tylko to są osoby, które budowały kiedyś naszą ojczyznę, których wysiłkiem my, teraz 40-latkowie, osoby, prawda, w sile wieku, możemy cieszyć się wolną Polską, może się cieszyć nasza młodzież, dzieci. I w związku z tym, jak jesteśmy silni w dobrej formie, to Polska teraz może podziękować. Również w tym wymiarze materialnym, w wymiarze godnego materialnego życia. Taki był nasz pomysł. Taki był nasz pomysł. Nie było rewaloryzacji emerytur o złotówkę, tylko były konkretne kwoty, żeby po prostu starsze osoby mogły godnie żyć. A to, że te wszystkie transfery społeczne rozkręcały naszą gospodarkę, bo oczywiście konsumpcja jest kołem zamachowym gospodarki i te starsze osoby bardzo często kupowały coś dla wnuczków, tak? Czy wyjechały na wakacje, na wczasy z wnuczkami, czy to wszystko rozkręcało naszą gospodarkę. Ale to taka dygresja. Jedyna uwaga do pani Kazimiery to ten apel o bezpartyjne rządy. Tu bym się nie zgodził i tu przestrzegam. Znaczy, drodzy państwo, partie polityczne i w ogóle rywalizacja polityczna nie jest niczym złym. O tym właśnie już poseł Przydacz wspomniał. To dobrze, że w demokratycznym państwie możemy się skupiać w ugrupowania, bo polityka to nie jest rywalizacja PiS-u z PO, bo to czasem tak liberalne media przedstawiają, że ci z PiS-u maczugą po głowie tych z PO, ci z PO maczugą po głowie tych z PiS-u i to polityka. Trzeci mówią PiS-PO jedno zło. No właśnie, a jeżeli spojrzymy na to, że to jest rywalizacja o to, według jakiego systemu wartości urządzamy świat wokół nas, urządzamy ojczyznę, czy w poszanowaniu wartości chrześcijańskich, czy urządzamy świat tak, jakby Pana Boga nie było, co proponują, prawda, liberałowie, lewica.
czy stawiamy na państwo narodowe, czy w ogóle ta tożsamość narodowa to jest coś ważnego w naszym życiu, czy budujemy kosmopolityczny twór, tak? Czy rodzina jest czymś dobrym, pozytywnym, co powinniśmy chronić, czy właśnie ideologia gender, LGBT, feminizmy i tak dalej. To jest realne zderzenie pomysłów na to. Czy patrzymy krótkowzrocznie, czy patrzymy daleko wzrocznie na to, czym jest. Dokładnie tak. To jest, czy w ogóle Polska jako państwo polskie jest wartością, czy to jest jakiś relikt. I to jest rywalizacja różnych ugrupowań, różnych nurtów politycznych, więc moim zdaniem trzeba się interesować polityką, uczestniczyć w niej także jako wyborca, jako komentator. Przecież pani Kazimiera na pewno słychać, że to energiczna pani rozmawia z sąsiadkami, przekonuje, kto jest patriotą. Dziękujemy i pozdrawiamy. Jeszcze obiecaliśmy panu Stanisławowi odnieść się do wypowiedzi Winstona Churchilla, bo myślę, że to był dobry cytat. To jest właśnie bardzo ważne, żeby Polska miała mądrych liderów, bo różnie z tym bywało. Niestety nie mieliśmy szczęścia. Tak? Cały PRL to jest zmarnowany potencjał rządów polskich, ale także po 1989 roku. Jeśli chodzi na przykład o byłych prezydentów Polski, bo nie oceniamy teraz aktualnego, znaczy oceniam bardzo dobrze, ale powiedzmy, że spójrzmy na byłych po 1990 roku, no to poza świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim nie mieliśmy udanych prezydentów. Tak? I to jest niestety przekleństwo Polski, ale my w procesie demokratycznym możemy je przełamać, prawda? I teraz jak ja sobie myślę, że za rok, jak w sierpniu skończy się za rok kadencja prezydenta Dudy, no miałby być prezydentem Donald Tusk albo Rafał Trzaskowski, albo Radosław Sikorski, no to jest przerażająca wizja, bo to jest koniec Polski. Prezydent jeszcze stoi na straży konstytucji, ciągłości państwa. Ci ludzie mają dystans do państwa polskiego, a chcą być prezydentami, żeby osobiście robić kariery, tak, na świecie. To jest wielka batalia przed nami i już teraz trzeba, myślę, przekonywać innych. Bardzo dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Halo? Halo? Szczęść Boże, witamy. Kto się do nas dodzwonił? Szczęść Boże, Jolanta z Małopolski. Witamy Pani Jolanto. Ja tutaj się przysłuchuję temu, o czym mówicie, drodzy Państwo, ojciec i panowie posłowie. I tutaj jedną rzecz, którą chciałam jak gdyby podkreślić. No, wiemy o tym, że nasza sytuacja geopolityczna jest taka, jaka jest. Patrząc też na naszą historię, możemy oczywiście zauważyć, że nasi sąsiedzi zarówno z zachodu, jak i wschodu cały czas przez wieki działali przeciwko nam. I tutaj w tej kwestii nic się nie zmienia. Ja rozmawiam z wieloma osobami, sąsiadami, znajomymi i tak dalej. Obserwując to, co się dzieje w Polsce, ludzie zaczynają być lekko przerażeni i zadają sobie pytanie, jakie działania podejmuje Prawo i Sprawiedliwość, żeby tą sytuację zmienić. My wiemy o tym, że trzeba dyskutować, trzeba naświetlać różnego rodzaju sytuacje, trzeba uświadamiać ludzi, to jest jak najbardziej dobre. Ale tutaj chyba trzeba się zastanowić nad tym, żeby naprawdę dogadać się z siłami, które są w Polsce zdolne do tego, żeby odsunąć jak najszybciej rząd, ten, który obecnie u nas rządzi, dlatego że za chwilę może nie być co zbierać w Polsce. Serdecznie pozdrawiam i chciałabym, żeby się panowie odnieśli do tego, o czym powiedziałam. Pani Jolanto, szczęść Boże. Szczęść Boże, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy, prosimy naszych gości o słowo komentarza. No tak, rzeczywiście jest tak, jak pani Jolanta mówi. Wybory pokazały, że na polskiej scenie politycznej jest wiele partii. To partie lewicowo-liberalne przy wsparciu teoretycznie bardziej konserwatywnego PSL-u stworzyły rząd, ale to nie jest proces nieodwracalny, bo przecież w ramach koalicji, w ramach parlamentarnych sił politycznych można w przyszłości tworzyć różnego rodzaju inne koalicje. Pan prezydent Andrzej Duda parę lat temu zaproponował taką koalicję polskich spraw, prawda, dla wszystkich sił centroprawicowych. Myślę, że ten apel ciągle jest aktualny i na pewno też pan prezydent byłby gotów do prowadzenia takich rozmów, no ale to nie trzeba tylko nas przekonywać, trzeba też przekonywać tych innych, którzy myślę, że coraz bardziej widzą, w jakie, mówiąc tak brzydko, bagno wdepnęli poprzez ostatnie decyzje. Widać coraz więcej pęknięć i takich niesnasek w dzisiejszej koalicji rządzącej. No, nawet
nawet dzisiejsze wystąpienie lidera PSL-u, pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, pokazuje, że on nie godzi się na bycie wasalem Donalda Tuska, bo do takiej roli został w ostatnim czasie sprowadzony. To dobrze, że to światełko w tunelu Polskiego Stronnictwa Ludowego gdzieś tam się pojawia, ale jeszcze istotniejsze by było, aby te oddolne sygnały ich wyborców czy ich działaczy trafiały do kierownictwa tej partii, że no, podpisywanie się pod wszystkim, co dzisiaj robi radykalna lewica w Polsce wraz z Donaldem Tuskiem, nie będzie służyć ani przyszłości Polski, ani też tej partii. To po pierwsze. Po drugie, zgadzam się z tym, co zostało tutaj przed chwilką powiedziane. No, przed nami są kluczowe absolutnie wybory. Za rok o tej porze pewnie już będziemy znali nazwisko przyszłego prezydenta, ale już dziś zaczyna się dyskusja, bo tak naprawdę to, co mamy dziś w Polsce, to już jest tylko dwupodział władzy. Już nie ma trójpodziału w moim przekonaniu. Jest dwupodział pomiędzy ekipą rządzącą, rządem, Sejmem i tak dalej, wszystkim innym i prezydentem, który jest jeszcze tą ostoją jedyną, która jest w stanie w jakiś sposób hamować. Dobrze, ale z drugiej strony ta sytuacja doprowadziła do momentu, w którym my z jednej strony mamy dwupodział władzy, ale z drugiej strony i jedna, i druga władza jest w 100% sparaliżowana, bo ani jedna, ani druga nie może podjąć żadnej konkretnej decyzji. To nie jest też tak, że jest w 100% sparaliżowana, bo jest szereg rzeczy, które można by było oczywiście wspólnie uznać. Natomiast no, tak jest skonstruowana polska konstytucja. Ja osobiście cieszę się, że w niektórych sprawach pan prezydent rzeczywiście nie podpisuje tych skandalicznych działań, nie godzi się na to, aby na przykład na stanowiska polskich ambasadorów wyjeżdżały osoby, co do których nie mamy żadnych wątpliwości, że nie będą dobrze działały na rzecz Polski, które będą destrukcyjne, albo których przeszłość i dotychczasowe doświadczenia absolutnie nie predestynują ich do tego, żeby obejmować takie stanowiska. Więc sytuacja, w której rząd system mówi nam o tym, że decyzje pana prezydenta dla nich nie są w żaden sposób wiążące, bo oni będą robili pewne rzeczy po swojemu, mianują swoich ambasadorów, wybierają, nie uznają decyzji sędziów, którzy są, łamią prawo, którzy są wybierani przez pana prezydenta. Oczywiście łamią prawo. W przypadku na przykład prokuratury krajowej zostało w sposób bezpośredni, bezczelny, złamane polskie prawo. Aby móc powołać nowego prokuratora krajowego, potrzebny jest podpis pana prezydenta. Nie ma takiego podpisu, nie ma zgody pana prezydenta, więc ten człowiek, który dzisiaj mieni się, czy myśli o sobie, że jest prokuratorem krajowym, zgodnie z polskim prawem, tym prokuratorem krajowym nie jest. To wprowadza chaos oczywiście wewnętrzny. Natomiast w przypadku ambasadorów, no tutaj mamy jeszcze do czynienia z sytuacją, w której państwo przyjmujące musi otrzymać listy uwierzytelniające, które podpisać zgodnie z polskim ustawodawstwem może tylko prezydent Rzeczypospolitej. Więc taki człowiek nie będzie mógł być ambasadorem, bo nie dostanie listów uwierzytelniających. To oczywiście może wpłynąć też negatywnie na postrzeganie państwa polskiego. Dlatego apeluję do rządu, aby jednak proponował takich kandydatów, na które uzyska zgodę prezydenta. Jest ich całe mnóstwo, tylko trzeba chcieć. I ostatnie tylko jeszcze jedno zdanie. My powołaliśmy w ramach naszego klubu parlamentarnego taki specjalny zespół do spraw monitorowania tego łamania prawa po to, aby kiedyś w przyszłości, kiedy prokuratura już będzie działała w sposób niezależny i zgodny z prawem, można było ewentualnie za to pociągnąć do odpowiedzialności. Takie archiwum tych wszystkich niecnych działań powinno być tworzone i my to tworzymy, ale dokumentujemy też wszystkie inne działania, które są nadużyciem prawa, po to, aby w przyszłości móc rzeczywiście doprowadzić do odwrócenia tych negatywnych skutków. Kiedy patrzymy na dzisiejszy skład Sejmu, czyli to cały czas jest to, co, że tak powiem, obrazuje, czy to, co promieniuje na nasz temat, czyli na geopolitykę, to widzimy, że tak naprawdę w obozie rządzącym w chwili obecnej mamy znikomą część skrajnej lewicy. Tak naprawdę większa część obecnej koalicji rządzącej to są jednak ludzie, którzy no, deklarują się jako, powiedzmy, raczej z takimi przekonaniami centrowymi, a i nie brakuje tam ludzi, którzy by o sobie powiedzieli, że są prawicowcami, czy którzy są jakoś tam zdrowomyślącymi, a jednak ten cały konglomerat nakręca tę jedną część. Czy nie można by było, może tak jest, ale czy nie można by było wejść w dialog bardziej indywidualny niż partyjny? Czy robimy to? Proszę pamiętać, że my proponowaliśmy na początku tej kadencji PSL-owi koalicję z propozycją następującą. Mimo, że PSL jest przecież, no nie wiem, jest o 5 razy mniejszy od Prawa i Sprawiedliwości. Premierem miał być pan Kosiniak-Kamysz.
połowa ministrów z PSL-u, połowa z Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze, ale to nie było takie trochę łapanie się brzytwy? Nie trzeba było tych rozmów rozpocząć, nie wiem, 4 lata wcześniej? No, prowadziliśmy dialog, ale moim zdaniem to ugrupowanie jest sparaliżowane członkostwem w Europejskiej Partii Ludowej, w tej samej Europejskiej Partii, w której jest Platforma Obywatelska. I tu ja bym jednak polemizował, bo lewica oczywiście jest w tej koalicji rządzącej, ale sama Platforma Obywatelska bardzo się zmieniła w ciągu ostatnich lat. Ja jestem parlamentarzystą 5. kadencję i pamiętam 16 lat temu, 11 lat temu, kiedy ślubowali parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej, chyba 5 nie mówiło tak mi dopomóż Bóg po rocie ślubowania. Teraz 5 mówi tak mi dopomóż Bóg. To się bardzo zmieniło. Jest to związane moim zdaniem z tym, co stało się w establishmencie europejskim. I co jest Donald Tusk, który mówi, nie wpuszczę na listę wyborczą nikogo, kto zagłosuje na życiem. Za życiem, prawda? Tutaj Roman Giertych nie wziął udziału w głosowaniu, zawieszony ma być, prawda, odebrane stanowisko wiceprzewodniczącego klubu. Jaka presja? Co to jest? Zawsze parlamentarzyści w swoich klubach mieli wolność sumienia w takich głosowaniach najważniejszych. A tu jaki terror po prostu. No więc łamane są kręgosłupy. Oczywiście są też tacy politycy, którzy jeszcze nie tak dawno mówili bardzo otwarcie o swoim konserwatywnym światopoglądzie, właśnie o podejściu do spraw życia nienarodzonego w sposób odważny. Dzisiaj widać, że przemykają gdzieś pod korytarzami, prawda, nie chcąc na ten temat mówić. Widać, że presja wewnętrzna jest bardzo, bardzo silna. I ja zgadzam się z tym, że Platforma Obywatelska dzisiaj staje się coraz bardziej lewicową partią. Jeżeli ojciec mówi, że ta lewica jest mniejsza, rzeczywiście, bo jest mniejszą partią, ale jak duże środowisko lewicowe dzisiaj jest w Platformie Obywatelskiej. No proszę, możemy te nazwiska nawet wymienić. Pani Nowacka, która jest ministrem z ramienia Edukacji Narodowej. Z ramienia Platformy Obywatelskiej, ona wywodzi się z partii lewicowych, która przeszła jakby do Platformy Obywatelskiej. Pan Joński był kiedyś rzecznikiem prasowym SLD. Tych nazwisk można wymieniać. Ta platforma dzisiaj rzeczywiście jest kolonizowana przez albo postkomunistów, albo taką nową lewicę, powiedziałbym, z nowego rozdania. Staje się partią coraz bardziej lewicową. Do tej naszej rozmowy wrócimy jeszcze na antenie Radia Maryja o godzinie 21:30. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Wyzwania geopolityczne dla Polski w 2024 roku. Ten temat podejmujemy dziś w rozmowach niedokończonych z naszymi gośćmi, którymi są pan Jan Dziedziczak, poseł, były wiceminister spraw zagranicznych, były pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Bóg zapłać. Zapłać z Panem Bogiem. Oraz pan Marcin Przydacz, poseł, były wiceminister spraw zagranicznych, były szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bóg zapłać. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Również Państwu bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na 21:30 do radioodbiorników. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.